Wiesz, Mateo, jak mnie zapraszał do kabiny, to najpierw się pytał, czy mam sklepanego jointa. Na ulicy w Polsce nikt ci nie przychodzi z szufladą i tu mówi, że to jest Northern Light, to Purple Haze, to coś tam White Widow i tak dalej. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Cannabis News. Ja jestem Ops, mamy dzisiaj szanownego gościa S.O.B. Sobota, Szczecin, reprezent Żuwik. Bardzo Tobie dziękujemy, że poświęciłeś nam chwilkę w ten ciężki dzień. Nie ma problemu, z przyjemnością. Cieszysz się też? Uwielbiam to. Żeby długo nie przeciągać, jesteśmy w Świętochowicach, znaczy aktualnie w Chorzowie. Byliśmy Cię na festiwalu w Świętochowicach hip-hopowym. Jesteś świeżo po mixtape'ie. Jak utworki z mixtape'u się przyjmują już na koncertach? Bo już pewnie obgrane masz sporo. Na razie mam obgrane dwa kawałki. Teraz planujemy wrzucić więcej. Chcemy zrobić premierę w Szczecinie tego mixtape'u, więc będziemy niedługo sprawdzać całą resztę. Do dzisiaj sprawdziliśmy. Jeszcze będzie hajs. Jebać miłość. Jebać miłość, jebać miłość. No bardzo dobrze, to są przyjęte utwory, więc sprawdzają się jak najbardziej. No w Świętochowica jebać miłość siadło elegancko mi się. Ja, powiedz co? Jebać ja. Hej! To słaby di, zachowuje się jak turny syn. Jak widać, wszyscy chcą jebać miłość. Jednak. Pewnie nie każdy potrafi, ale każdy, wielu by chciało. Czy masz jakiś szczególny utwór, który najlepiej jakby jest przyjmowany wśród twoich fanów, który jest szczególnie mocno śpiewany, albo jakiś twój ulubiony, że wiesz, że coś się nie składa, ja to puszczam, to siądzie na 100%. No, tych utworów jest kilka, już dorobiliśmy się kilku hitów i wiesz, i tam jest z czego wybierać, że tak powiem. No ale najświeższe to są właśnie, jeszcze będzie hajs i jebać miłości. To jest po prostu tak mocne i tak świeże i tak ostatnie, że po prostu no, jest pełna wariacja. Także tutaj bez obaw można nawet nie śpiewać. Sporym hitem jest Zadamski chuj. Też zrobiony dla grubych jointów. To było na grubych jointach. A dokładnie, kręcony na marszu. Jak chcesz, chodź też. Nie chodzi już dobrze, chcemy być wolni tu. Czy wspierasz jeszcze ten ruch? Chodzisz w ogóle na te marsze? Czy było to jakby opuszczone jakieś, w cudzysłowie, dziecko twoje, coś było zrobione i niech to żyje swoim życiem? W ogóle jak się do tego stosunkujesz? Czy wspierasz dalej ten ruch? Wiesz co, jak najbardziej wspieram to. Ostatnio nie chodzę na marsze, no. Wiesz, jest to też związane z moim życiem i jakby z brakiem czasu, ale mam teraz właśnie kontakt z DJ-em Freshem, który tam jest jakby głównym pomysłodawcą i organizatorem wśród tego całego zamieszania, jeśli chodzi o grube jointy. I coś tam będziemy dalej robić. Zmieniło się u Ciebie ostatnio też wiele. Urodził Ci się syn, czego serdecznie gratulujemy. Czy ma to jakiś wpływ na Twój stosunek jakby do marihuany? Bo wszyscy wiedzą, że byłeś na pewno zagorzałym palaczem. Nie było tobie to obce, czy przy powstawaniu utworów, czy Ja i moja Rzeżuszka i tak dalej, choćby Zadamski chuj i tak dalej. Leczenie w terenie bez horroru, do kolacji, do nagrywek, do amorów. Jak to się ma teraz, nie? Jesteś tatą, więcej spraw, sportujesz się ostatnio też dużo. Gratulujemy osiągów. Tak, jak to się ma do sportu, do zmian i tak dalej? Więc to tak wygląda. Faktycznie, wiesz, w którymś momencie swojego życia ta marihuana była tak wszechobecna wszędzie, wiesz, że doszło do tego, że potrafiłem sobie wmówić, że nie jestem w stanie napisać, wiesz, czterech linijek tekstu, jak nie mam jointa ze sobą. Wiesz, Mateo, jak mnie zapraszał do kabiny, to najpierw się pytał, czy mam sklepanego jointa. Doszedłem do etapu, gdzie tego palenia było naprawdę dużo. I trochę... Co to znaczy dużo? No wiesz, od rana do wieczora... Jest klepane. Tak. Ekipa. Od rana do wieczora. On tu wywiadu udzielamy.
jest klepany i wiesz, no i nawet wybudzanki w nocy na jointa. Albo wiesz, no faza, że... Wiadomo. Że trzeba wejść do łóżka od razu po joincie, bo inaczej się nie zaśnie, jak coś tam, wiesz, no. Wybudziło ten rytuał, że tak. Akurat coś to odmuliło na minutę, że coś trzeba było zrobić. To SOP znów, ja raz na dwóch, ty też koś swoje nerwy tu. Dziś ze mną jest W, jaramy za stół. Essa, dzięki serdeczne, czarny ruch, Polska! Ja myślę też, dużo z tego wszystkiego jest w głowie u człowieka, jest, tak, to jest siła nawyku też. Wiesz, no marihuana nie jest środkiem, po którym cię, wiesz, skręca, jak nie zapalisz, tak. To kurwa ci wykręca ręce na drugą stronę i umierasz i po prostu idziesz, tak. Kogoś zabić albo okreść, bo musisz mieć, wiesz, na marihuanę, ale jest to, wiesz, tam na pewno jakiś psychiczny impuls, który, kurde, bardzo wiele zmienia, jeżeli wmówisz sobie pewne rzeczy i sytuacje, to tak potem działasz według pewnego schematu. Jakiś rytuał, nie? To też jest, że tak, wiesz, to nastąpi. Świetne. I czekasz. I lepiej po bym tego nie nazwał. No, jest, dodajesz sobie rytuał do pewnych rzeczy i żeby je wykonać, musisz wykonać najpierw ten rytuał. Jest taka faza, że ludzie się uzależniają od Coca-Coli, jak nie wypiłem zimnej... Sam tak miałem. Zimnej puszki coli albo Red Bulla dziennie, tak, to tak, w ogóle nie funkcjonują, no nie? Więc wiesz, a umówmy się, że od coli też nie dostajesz skrętów kiszek, jak się je nie wypijesz i wiesz, i nie pójdziesz nikogo obrabować ani zamordować, żeby mieć na tą puszkę coli, więc wiesz, pewne rzeczy są ciągle tutaj. No. Aktualnie jestem, wiesz, na jakby rozdrożu z marihuaną, nie palę jej na dzień dzisiejszy, bo pochorowałem się troszeczkę, wiesz, siadły mi płuca, nie wiem, czy to jest wynikiem, wiesz, tylu lat palenia od rana do wieczora i przez noc nawet, czy zażywania różnych innych rzeczy, albo nie, wiesz, nie do końca wysypiania się, złego odżywiania, w każdym razie, wiesz, siadły mi płuca. Rock and roll. I ten, no i wiesz, no nie mam jakby, nie czerpię przyjemności z tego, kiedy rano się budzę po prostu po spaleniu papierosa albo jednego jointa, no wiesz, bolą mnie płuca i wiesz, i jakby cały dzień jest do dupy po prostu, no, muszę się inhalować i robić inne pierdoły. Ale przerwałeś wcześniej, na przykład miało to jakiś związek ze twoim sportowaniem ostatnim, bo ewidentnie widać kierunek z twojej strony, czy przez serię, ćpaj spory i tak dalej, że masz zajawkę na to na pewno dużą. I no nie wiem, z jaranem na siłownię to chyba nie bardzo, nie? Wiesz co, no były takie momenty, że sobie chodziłem zajarany na siłownię, wiesz, tak, no jakby, wiesz, to jest ciągle tutaj, nie? Jeżeli sobie mówisz, że tam masz lepszą koncentrację i... Pierdol, a to nie ma, że... Podniosę jutro to. Nie, zanim wejdziesz w ten sport, jak już wejdziesz w ten sport, to nie ma przeszkód, stary. Sport jest taką samą fazą po prostu i to jest też rytuał. Ja po prostu jak nie wyjdę na 9 rano, kurde, czy 8 rano na siłownię, to po prostu reszta dnia jest do dupy. No nie wiesz, nie wykonałem jakiejś czynności, która sprawia, że wiesz, wydzielają się endorfiny w moim organizmie i która wiesz, sprawia, że czuję się dobrze, że zrobiłem jakąś misję, że czuję się silniejszy. Nie ma czasami, że jak na przykład się zbaka człowiek, a ćwiczy, to lachę na tą dietę kładę, zjem sobie coś słodziutkiego i tak dalej. I to tak sobie myślę, po sobie tak myślę, bo ja tak mam często, poćwiczę. Są właśnie, tak jak ci mówię, no są pewne rytuały, których nie zmieni ci nawet to, czy się zbakasz, czy nie. Wiesz, no jakby dieta jest czymś bardzo trudnym w ogóle w całym treningu. To nie jest, wiesz, nie jest najtrudniejsze zrobić przysiad ze 120 kg sztangą na plecach i czy 130, czy 140. 140? Najtrudniejsze jest wrócić do domu i zjeść znowu suchy ryż z suchą piersią kurczaka, wiesz, z 4 plastrami pomidorów, czy tam, nie wiem, 5, czy tam, wiesz... I tyle, no nie, wiesz. Także w pewnym momencie też masz tego dosyć i nie zmienia tego marihuana, tylko po prostu chciałbyś, wiesz, no zjeść normalny posiłek, no. Dalej, na pierwszej twojej płycie na okładce siedzisz z wielką torbą jazzu, wagą, perfumami, cholera wie czym wszystkim. Topki były prawdziwe? Tak, były prawdziwe, no. Chcę słyszeć teraz wielkie ESA! ESA! Jesteś za legalizacją? Tak, jak najbardziej. Chcesz, żeby to było dostępne, ogólnie dostępne, powiedzmy w sklepach, aptekach, nie wiadomo jak to
prawnie ujmą, ale czy to ma być ogólnie dostępna rzecz, podobnie jak alkohol i tak dalej? Tak, to stary byłem, wiesz, byłem raz w życiu w Amsterdamie, to było niedawno, wiesz, graliśmy w Holandii 2 koncerty. Wcześniej w Holandii byłem tylko przy okazji tam nocnych wypadów, też zarobkowych, że tak powiem, nie będę tam wbijał się w szczegóły. I po prostu, wiesz, to ta możliwość po prostu pójścia do coffee shopu, wybrania sobie dokładnie tego, wiesz, co chcesz sobie wybrać. Mm. Marihuana, która ma nazwy, wiesz, o co chodzi, którą tak naprawdę, wiesz, no, na ulicy w Polsce nikt ci nie przychodzi z szufladą i tu mówi, że to jest Northern Light, to Purple Haze, to coś tam White Widow i tak dalej. Jest to też czyste. Tak, przede wszystkim, wiesz, jest dosuszone, czyste. No wiesz, no po prostu możesz dotknąć, kurde, powąchać, polizać, wiesz, o co chodzi. Możesz zapytać, jakie ma działanie i wiesz, ktoś ci powie i akurat ty potrzebujesz się pobudzić albo potrzebujesz refleksji, albo wiesz, i możesz sobie dobrać to. Więc wolność tego wszystkiego i możliwość wyboru, no jest po prostu fantastyczna, no i wiesz, no nie sądzę, żeby robiło to ludziom krzywdę, żeby, wiesz, można, żeby im tego zabraniać po prostu. No jestem jak najbardziej za tym, żeby można sobie pójść legalnie, kupić właśnie, wiesz, czysty, dobry towar, taki właśnie, jak, na jaki masz dzisiaj ochotę. Pijana Chinka czy zjarana Murzynka? Sam sobie odpowiedz. Dokładnie tak. Jakiś przekaz dla chechłających? Słuchajcie, chechłajcie, kurwa, nie chechłajcie, jarajcie dobry jazz, bo chechłanie rozumiem, że... Pytasz... Ja się tego od was nauczyłem, to jest szczeciński jakiś slang, jak jazzik, tak samo, to jest tylko od was to znam. Nie chechłajcie tematów, kurwa, szkoda tego, kurwa, sprzedawajcie drożej, po prostu nic tam nie dosypujcie od siebie. Dokładnie, dziękuję ci jeszcze raz, pozdrawiamy kobietę, malucha, dużo sił na jutro i mam nadzieję, że się widzimy niedługo. Essa. Subskrybuj nasz kanał, już niedługo nowe produkcje. Cannabis News.